Coroczny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy to wyjątkowy dzień i wyjątkowe święto ludzi, którzy kwestują i ludzi, którzy wspierają największą orkiestrę świata. W tym roku, w 29. finale, nie było inaczej, z tą małą różnicą, że tegoroczny finał odbywał się w trakcie pandemii. Pandemii, która zmieniła podejście do bliskości, wspólnej zabawy i do możliwości organizowania imprez, ale nie zmieniła chęci pomagania, sprawiając, że puszki wolontariuszy jak co roku były pełne. No niestety jesteśmy ograniczeni przez tego wirusa i nie ma żadnych imprez w szkołach ani nic właśnie z tych rzeczy, ale jednak cieszymy się, że możemy zbierać i że ten sztab gościński działa. No ale oczywiście musimy zachować jednak ten reżim sanitarny i nosić maseczki, rękawiczki i właśnie wszystko z tych rzeczy. Pomimo pandemii koronawirusa nasz sztab nadal działa w Murowanej. Cieszę się z tego, ponieważ po raz trzeci mogę już uczestniczyć w zbieraniu do puszki. I pomimo pandemii ludzie są bardzo hojni i bardzo dużo wrzucają do puszek. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy to wielkie dzieło. Mamy wspaniały sztab, który jest niemal od początku z wielką orkiestrą i wierzę i wiem, że z takim sztabem i z mieszkańcami, którzy są hojni i wpłacają datki, będziemy grać do końca świata jeden dzień dłużej. Na ulicach całej gminy kwestowało niemal 50 wolontariuszy z tradycyjnymi kolorowymi puszkami oraz jedna osoba z terminalem płatniczym. W tym dniu nie mogło zabraknąć goślińskich krwiodawców z klubu HDK PCK Gośliniacy, którzy jak co roku w trakcie finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zorganizowali zbiórkę krwi. W tym roku nie było koncertów zachęcających do oddania krwi, mimo to gośliniacy nie zawiedli. Jest tak dużo ludzi, że nie ogarniemy wszystkich, chociaż chcielibyśmy. No, mamy tylko dwa autobusy i mniej więcej przepływ jest 20 osób na godzinę, także już skończyliśmy przyjmować rejestrację. Ale jest spore zainteresowanie, jak zwykle. No, szkoda tylko, że pandemii nie możemy nic więcej zrobić, jest tak bardzo cicho. Zbiórka zakończyła się doskonałym wynikiem. Zebrano ponad 56 litrów krwi. Pandemia sprawiła, że nie można było jak co roku zorganizować tradycyjnej licytacji, dlatego gośliński sztab zaprosił na licytację online. O godzinie 17 ze studia przy ulicy Mściszewskiej wystartowała licytacja, którą poprowadził szef gościńskiego sztabu Tomek Mizgier. Pomimo iż licytacja odbywała się przed komputerami, to i tak walka o przedmioty była niezwykle zacięta. O podsumowanie tegorocznego finału poprosiliśmy szefa gościńskiego sztabu Tomka Mizgiera. Kochani, to był niezwykły finał. 29. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, można powiedzieć, za nami. Ale przez ten dzień działy się rzeczy niesamowite. Już od wczesnych godzin rannych, przy pięknej pogodzie, choć mroźnej, 46 wolontariuszy wyruszyło na teren naszej całej gminy. Zbierali niektórzy po kilkanaście godzin, puszki pełne, jeszcze na chwilę obecną kwoty nie znamy, ale myślę, że będzie dobrze. O godzinie 17 spotkaliśmy się z Wami na streamie, tam licytowaliśmy różne gadżety związane z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy, a także gadżety ofiarowane przez darczyńców. Było niesamowicie. Wylicytowaliśmy 51 przedmiotów. Kwoty jeszcze nie znam, oczywiście będziemy do późnych godzin nocnych to wszystko liczyć i wkrótce się o tym dowiecie. Oprócz tego pokazaliśmy koncert rockowy, archiwalny film i oczywiście o 20:00 zabłysnęło wirtualne światełko do nieba. Przed nami jeszcze oczywiście, tak jak mówiłem, kilka godzin liczenia pieniążków, ale na chwilę obecną jest dobrze. Jest dobrze, to mało powiedziane. W tym roku z puszek wolontariuszy, e-skarbonki, licytacji na portalu Allegro oraz licytacji online gościński sztab zebrał 78 279 zł i 56 groszy, co nie jest rekordem, ale jest świadectwem, że pomimo pandemii wszystko jest możliwe. Kochani, mam jednak nadzieję, że za rok podczas 30. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy spotkamy się z Wami na żywo i będzie świętowanie 30-lecia orkiestry. Mam nadzieję, że tak będzie. Do zobaczenia za rok. Siema!